Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Ace Attorney. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, jesteśmy aktualnie w momencie, gdzie walczymy o to, żeby przyszpić Dariana, który tutaj ewidentnie coś kręci. Ewidentnie już widzę pewien schemat jego działań. Zobaczymy, czy uda nam się to zrobić dosyć łatwo, czy będziemy musieli z nim jeszcze trochę powalczyć. Zaczynajmy. Lepiej, żebyś wiedział, Apollo, inaczej mamy przesrane. Oj, nie wiem, czy nie jesteśmy przed jakimś wyborem. To da się to dowieść. Chyba jesteśmy w momencie, kiedy on nam zarzucił jakby, że... Bo my mu zarzuciliśmy, że tak naprawdę morderstwo oszło kiedy indziej i on zapytał, czy możemy to dowieść. Brzmi, jakby ktoś inny miał przyjść i to za ciebie zrobić. Kontynuujmy z tym przesłuchaniem, dobrze? Świadek! Moje zeznanie, jeżeli byś mógł. To nie będzie łatwe. Muszę mieć jakiś ostateczny dowód. Ha! Gotowy, dzieciaku? Ponieważ ja tak. To wyzwanie? Strzelina miała miejsce podczas drugiego setu. Jeżeli jesteś taki pewien, to pokaż dowód. I tego chyba nie było. Nacisnijmy na to. Ale strzały... Słyszane podczas trzeciego setu mogły być... Czym? Jakąś ustawką? Już to słyszałem. Musimy mieć dowód, Apollo. Musimy dowieść tego, że strzelina miała miejsce podczas drugiego setu. Cóż, jeżeli wiesz, jak to zrobić, to zamieniam się w słuch. Może te strzały są kluczem? Co masz na myśli? Cóż, lustrzanka powiedziała, że ona też je słyszała, racja? W środku jej iluzji, kiedy ona była nad sufitem. Kiedy zapomniała słów piosenki, tak. Jeżeli to wiedziesz, że broń została wystrzelona wtedy, kiedy ona... jakby opuściła te słowa, to chyba jesteśmy ustawieni, tak myślę. Prawda. Nie będzie to łatwe, ale to jest prawda. Jeżeli jest jakiś sposób, żeby dowieść tego... Przejrzyjmy może dowody. Może jest coś tam. Jest, o Jezu, dostaliśmy potężną podpowiedź. Tak też spodziewałem się, że będziemy właśnie na to zaznaczać, ale zaraz wam pokażę, o co chodzi. Hej! Czy to nie ty powinieneś mnie przesłuchiwać? Proszę nie dyskutować, co pierdoła podczas przesłuchania, panie Justice. Dobrze, wysoki sądzie. Przejrzyj szybko dowody. On bardzo jest napalony na to, żeby uznać lustrzankę za kłamczuchę, prawda? Tak, ponieważ jej zeznania to właściwie cała nasza sprawa. To ciężki orzech do zgryzienia. Co powinniśmy zrobić? Mam parę pomysłów. Muszę po prostu znaleźć inny sposób, żeby dowieść, że to nie wydarzyło się, kiedy on mówi, że to się wydarzyło. Dobra. Tak. I teraz tak. Prezent? Objection! Tam było wszystko. Kiedy nie było słuchać gitary, kiedy ona śpiewała wszystko. Chyba dosyć jasny dowód został pozostawiony w miejscu zbrodni. Tutaj. W piosence lustrzanki. Jej piosence? Co to dokładnie za urządzonko? Jakiś nowy gramofon? Daj spokój. Dopiero co tego używaliśmy. I nie zaczęłem z tym gramofonem. To urządzenie zostało użyte do nagrania występu, kawałek po kawałku. Kawałek? Przesuwa się tutaj suwaki, żeby dostosować dźwięki. To jest taki mikser po prostu. Każdy instrument jest dostosowany oddzielnie. Głos lustrzanki również. Oho! Ale co to dowodzi? Według zeznań lustrzanki. W momencie strzelaniny ona zapomniała słów piosenki. A. Chcesz zbadać nagranie w tamtym momencie, ja? Może usłyszymy nawet te strzały. Dokładnie. A, śmieszne. Jak mam usłyszeć strzały? W przebieralni, czy na scenie? Zapomniałeś, Darian? Nosiliśmy przecież headsety. O. Pali się chyba. Byliśmy bardzo zamieszani w nasz występ. Znaczy, nie zamieszanie, ale taki wczuci w ten występ, żyliśmy tym występem. Ale headset lustrzanki mógł wyłapać to, co ona słyszała. Więc przeanalizujmy to nagranie. W tej chwili. Lustrzanka przestała śpiewać, kiedy ona usłyszała strzał po raz pierwszy. Muszę znaleźć odpowiedni punkt i znajdę strzelaninę. Jak to się podgłośnia? Thank you.
Ona jest jedynką, prawda? O! Było! Było! Jeszcze się cofa! Tu! Prezent! Wysoczy sądzie, proszę wysłuchać tej części. To jest nagranie z wokalem lustrzanki. Ale... Powiem wam, że to jest akurat bardzo fajne. No, cóż, to brzmiało jak wystrzał. Słyszałem coś słabego, tak. Co? To musi być jakiś błąd. Ale mu zwisa ten... Chyba właśnie mamy sprawę. Strzały były słyszane podczas drugiego setu. To znaczy, że zeznanie lustrzanki było prawdą. Spokój. A więc... Ona mówi, że... Więc ona opowiadała prawdę o tym, co słyszała? Mówił ten drugi mężczyzna, nie pan Letos. Cóż, co on powiedział? To koniec. Wciśnij przełącznik, teraz. Cóż potem? Był strzał. I wtedy gitara się zapaliła. Detektywie Crescent. Nie było cię na scenie podczas drugiego setu. Mogłeś to zrobić. Ale czy usłyszeliśmy tylko jeden strzał na raniu? Czy nie zostały wystrzelone dwa strzały z tej broni? Lustrzanka ruszała się w wentylacji, wysoki sądzie. Ona nie była na tyle blisko, żeby jej mikrofon złapał pierwszy strzał. Ale kiedy przeszła przez przebieralnię... Broń wystrzeliła raz jeszcze, a życie pana Letosa zostało zabrane. Cóż, detektywie Crescent? A, raz jeszcze. Przypomniało mi się coś. Nasz występ tego dnia. Wasz występ? Patrzenie na ten mikser odblokowało moje wspomnienia. Byłeś tam, herczolasty. Co z tym jest dzisiaj tak? Problem po problemie. Achtung! Mój motor nie wystartował, moja gitara się zapaliła. Na skwarkę. A oprócz tego ktoś nie żyje. I był ten występ. O co z tym chodziło? Ta część się nie zgadza. Która? Druga gitara. A. Byłeś ty, Darian. Wtedy pomyślałem, że to dziwne. Jak można przylapić nie wiem, jak to nazwać. Tak prosty dźwięk. Znam cię. Wiem, jak grasz. Jesteś lepszy. Niż to. Cóż, tak, ale... Co to takiego? Do czego pan zdąży, panie prokuratorze Gavin? Mówię o narzędziu zbrodni. Pan Letos... 45 kaliber 45... Armata kalibru 45 pana Letosa. Jak dowiedzieliśmy się, nawet strzelający... nie może zostać bez śladu po takim bydlu, bydlęciu. Otóż jest wystarczający, żeby włamać ramię, jeżeli jest się amatorem. No i tutaj gra, chyba już nie po raz pierwszy, ale jeden z pierwszych razy, powiedzmy, zaznacza nam, jak wielką... pierwszy raz na pewno na sali sądowej, albo jeden z pierwszych razy na sali sądowej, bo tak to wiem, że w śledztwie, jak w ogóle znaleźliśmy i zbadaliśmy narzędzie zbrodni, no to wspominaliśmy o tym. Dlaczego na to zwracam uwagę? No bo oni teraz to z taką pewnością zaznaczają, a przecież jeszcze niedawno oskarżali o to morderstwo 14-latka. Malutkiego, drobnego chłopca. To jest z pewnością największy problem tej sprawy, ale dalej na pewno nic, co sprawiłoby, żebym ją postawił jako jakąś beznadziejną. To po prostu było głupie oskarżenie. Jakoś super mi to nie zepsuło jakby feelingu, bo równie dobrze mogli dać z lustrzanki zrobić wielką jakby poszkodowaną, bo jej na przykład też gdzieś tam nie było, że na przykład przez ten występ być może wtedy zdążyła postrzelić coś, no można było wymyślać i wymyślać. Tutaj mamy po prostu coś absurdalnego, co nie ma sensu, ale ostatecznie to jest tylko element, mało ważny tak naprawdę element całości.
chwila. Mówisz, że jego gra została... została jakby zmieniona przez to, że on zranił się podczas strzelania rewolwerem? Ha! Zapominasz o czymś. Pardon, to tobie kreszent? Jestem wytrenowanym policjantem, jak wiecie. Trenowano mnie w strzelaniu z broni. Wiele razy. Nie jestem amatorem, no tak, ale to była armata. Standardowa broń, którą noszą oficerowie, to kaliber 38. To znacznie lżejsza bestia. Poza tym narzędzie zbrodni należało do ofiary pana Letosa. To sugeruje, że była jakaś szarpanina pomiędzy zabójcą a ofiarą. Więc zabójca mógł nie trzymać rewolwerów w odpowiedni sposób podczas wystrzału. Do tego zmierzasz? Boże, sędzia, to... Boże święty, co się z nim dzieje? Może ja do niego jakoś, nie wiem, podejdę zaraz. Może jakoś go uratuję. On jest chyba chory. Wszystko dobrze? Czekajcie, dotknę. No trochę ciepła ta głowa. Coś tutaj... Nie, no chyba nie jest źle. Coś jest nie tak. Może go podmienili, jak nie jest chory. Myślałem, że gorączka, ale głowa chłodna. Coś tu jest po prostu nie tak w jakimś zupełnie innym wydaniu. Chore. No mnie też dotarła ta myśl. Też mi przeszła przez głowę. Cóż. Czy świadek ma coś do dodania? Detektywie Crescent! To, co chcę zapytać, to czy pan z podwiniętymi rękawkami jest do to... podwiniętymi rękawkami do akcji ma coś do powiedzenia. Hej ty, prawniku. Ja? Niby jaki dowód jest decydujący, co? Masz jakiś hałasik na tej taśmie. On może być wszystkim, czekać zapiszę wszelki pal, bo czuję, że tutaj zmierzam do jakiegoś ważnego punktu. I masz jakiś moment, w którym nie trafiłem w gitarę. Niby rzekomo przez to, że przez odrzut z kalibru 45. Płacz za tą sprawę, Gavin, naprawdę. Możesz zbierać te swoje słabe dowody, ile tylko chcesz. Nie postrzyłem tego menadżera. I to jest oczywista prawda. Świadek ma słuszność. Argumenty obrony, chociaż przekonujące, nie są decydujące. Powinniśmy wysłuchać, co świadek ma do powiedzenia do tego momentu. Proszę o zeznanie, detektywie Crescent. Proszę powiedzieć nam, jakie są powody, dla których nie mógł pan to zrobić. Prawo do obrony. Ma każdy, ale on jest mega podejrzany. Znaczy, no to musi być on. Dowód niewinności. Dajcie spokój. Dlaczego miałbym go zabić? Chcecie powodu? Łatwizna. Nie mam motywu, stary. To była pierwsza wycieczka tej diwy do tego kraju, racja? Jak mógłbym nie wyznać jej menadżera? Jeśli go nie znałem, dlaczego chciałbym go zabić? Podejrzewam, że wszędzie strzelić w to, że on jest policjantem i mógł znać... mógł go jakoś znać, ale nie wiem. Też ta pierwsza wycieczka do kraju, nie wiem, czy było coś o tym mówione, już nie pamiętam dokładnie. Rzeczywiście prosty powód. Prokuratorz Gavin. Czy to rzeczywiście pana Letosa wcześniej było w kraju? Według naszych akt, tak. Nawet raz. Rozumiem. Bardzo dobrze. Panie Justice, może pan przesłuchać świadka. Świetnie, teraz muszę znaleźć motyw. Motyw mnie najbardziej ciekawi z całej sprawy. Odkąd już wiedziałem, że to prawdopodobnie on, czyli praktycznie od samego początku, chociaż jeszcze miałem takie obawy, że być może będzie jakiś plot twist związany z Marci Tobajem, ale odkąd już byłem prawie pewien, że to on, no to jestem strasznie ciekaw, co nim kierowało. Oczywiście ja ci skramę wszystko. Daj spokój, dlaczego w ogóle chciałbym zabić tego menadżera? Nie menadżer, jasne, ale pan Letos był... O, racja, sorry. Agent Interpolu, prawda? Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby taki dryblas był agentem pod przykrywką, łapiesz? I chyba niezbyt dobrym, jeżeli tak dał się złapać. Ale podły. To jest podły, koleś. Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, tak czy siak. Widzisz,
Nie miałem powodu, żeby zabić tego człowieka. Kimkolwiek był. Chcesz powodu? Łatwizna. Nie mam motywu, stary. Ale to samo tyczy się Maciego. On nie miał dowodu, on nie miał motywu. Żaden motyw nie został mu udowodniony. Daj spokój. On jeździ po całym świecie z tym starym pierdem. Miał dużo czasu, żeby wymyślić motyw. Tak po prostu. Jestem tego prawie pewien. Myśl, pomyśl o tym. To była pierwsza wycieczka Divy do tego kraju, racja? Darian, jesteś detektywem z zabójstw międzynarodowych? Ta? I co z tego? Nawet jeżeli to była pierwsza wycieczka pana Letosa do tego kraju, wciąż możesz go spotkać wcześniej. Ha? A może ty nie jeździsz na wycieczki międzynarodowe w ramach swojej pracy? Zgadza się, cóż, detektywie Crescent? Tak to sobie wymyśliłeś, ta? Chyba się lepiej przyznam. Przyznam? Tak. To jest trochę zawstydzające, ale nigdy nie byłem za granicą. Co? Jesteś międzynarodowym... Widzisz, ja i samoloty mam różne opinie. Samoloty albo plany. Nie no, plane jest na pewno samoloty. Nie lubimy siebie. Współczuję Harry Czulasty, ale on mówi prawdę. On nigdy nie był poza krajem. Mogę ci to zagwarantować. Tak się sprawa, że moja dewiza ma masę pracy do zrobienia lokalnie. To takie niesprawiedliwe. Jak mogłem znać jej menadżera? Więc... Nie przypominasz sobie... Nie dodałeś z nim podczas koncertu? Oczywiście nie sprawdziłem jedna osówka, to się pojawiło dwa razy od razu. Fraternize. Bratać się? Ha? Chyba nie wymieniliśmy nawet słowa. Jakby ktoś chciał gadać z tym starym wschodnim blockheadem? A teraz panie, czas na inną kwestię. Jak widzicie, jeżeli go nie znałem, dlaczego chciałbym go zabić? Jesteś tego pewien? Co? Zmyj ten uśmiech z swojej twarzy, zanim ja to zrobię. Słuchaj. Jeżeli spróbujesz znowu mnie o coś dzikiego oskarżyć, to tarto odbije, że trafi cię na tyle mocno, że zapomnisz, kogo o co oskarżasz. Herczo Lasty. Może zamiast tego pozwolisz, żeby dowód przemówił, ja? Ha. Stary, jaki dowód? To chcę wiedzieć. Więc on używa tych pytań z motywu jako amunicji, ha? Cóż, ja mam amunicję, również dowód, dowody. Okej. No to tak. Zastanawiam się, czy gdzieś mamy coś, co by mogło nam pomóc. Ale tak nie przychodzi mi coś jakiegoś bardzo konkretnego do głowy. Bo... On musi mieć jakiś motyw. Jak ten motyw połączyć z nim? On dwa razy zaznaczy ten motyw. Wydaje się, że w to trzeba strzelić. Jeżeli nie znam, dlaczego chciałbym go zabić? Oj, sorry. To jest misclick, oczywiście już to było. Wydaje mi się, że trzeba będzie właśnie w to walnąć. Tylko czym? Musimy znaleźć coś, co teoretycznie mogłoby być jego motywem. No, czy chyba mam pomysł. Tak, teraz... przed chwilą się to analizowałem, to nie miałem pomysłu, ale teraz mi przyszło do głowy coś, co w sumie jest bardzo proste. Objection! No przecież, chodziło o to. Coś w sądzie? Proszę spojrzeć na to. Co to? Wygląda jak cukierek. To nie jest cukierek. Proszę to nie lizać, proszę. Nie liść tego. Detektywie Crescent. Widział pan to kiedyś? Wygląda jak kawałek cukierka. A to jest dowód. Proszę to nie lizać, zanim pan to spróbuje.
A konkretnie, to jest replika kokonu. Została znaleziona pośród własności ofiary. Kokonu? Nie widziałem takiego koloru. To jest rodzaj, który można znaleźć tylko w Republice Borghini. Nigdzie indziej. W porządku. Ale co ta replika kokonu robi w mojej sali sądowej? To na pewno nie ma nic wspólnego z motywem do zabójstwa pana Letoza, prawda? Ma. Chwila. Pan myśli... Myślę, że ma. Nie myślisz na zbyt pewnego. Koleś. Kokon. Chodzi o jeden z takich jedwabnych kokonów? Taki, który... Z którego robi się jedwab? Nie ten. Ten kokon... jest potężnym lekarstwem. Lekarstwem? Na co? Chyba najlepiej działa na choroby, które są znane za nieuleczalne. To jest jedyne lekarstwo tego rodzaju. Ale to jest nielegalne, żeby... Take one of this. Żeby zabrać jeden z tych kokonów z Borghini. Ale to niby dlaczego? Jeżeli to jest taka boskie lekarstwo, dlaczego nie podzielić się z tym ze światem? Tak, ja też się zastanawiałam. Sprawdzaliśmy tą sprawę. Wygląda to, że to nie jest ciężkie, żeby stworzyć... Remedy to jest środek jakiś? Remedy? Takie... Lekarstwo z tego kokona. A jeżeli zmieni się proces tylko trochę, można z łatwością zrobić dużą ilość czegoś zupełnie innego. Zabójcie trucizny. Typowe, 50-50, albo zrobisz truciznę, albo takie coś. Co? Doszło do pewnego incydentu parę lat temu, gdzie... niektóre się wydostały na czarny rynek. To wywołało spore zamieszanie w globalnej społeczności. A już media... wydawało się błądzić we mgle. Intrygujące. To doprowadziło w końcu do ścisłego zakazu eksportu kokonów. Który był bardzo mocno egzekwowany przez Interpol pośród innych. Ale on dużo wie. Interpol. Racja. Ofiara, Romain Letos, był agentem Interpolu. Detektywy Crescent. Chciałeś się do niego zwracać jako per-manager, ale to jest błędne. Romain Letos nie został zabity jako manager, został zabity jako agent pod przykrywką. Więc co jeżeli próbowałem przeszmuglować te gumy na salę sądową? To właśnie próbujesz powiedzieć? Mówię po prostu, że to może być równie dobrze motyw na morderstwo. Więc chciałem to sprzedać na czarnym markecie. Zarobię trochę kaski. Śmieszne. Właściwie to nie do pomyślenia, że on has coś też śmieje. Nie, no wyśmiewa Polla, ewidentnie. Niepomyślane, co? Dlaczego? No, czas na kolejne zeznanie. Co do szmuglowania kokonów. Co do całego biznesu. Międzynarodowe biuro do spraw zabójstw dostało notatkę co do kokonów. Interpol stał się cały taki zagorączkowany i martwił się o nie. Nie można ich sprzedać na czarnym rynku, zbyt niebezpieczne. Tak, kokony... Szmuglowanie kokonami... nie było zbyt dobrym wydarzeniem. Stary! Ja jestem w International Affairs. Wiem, o co chodzi. Oho. Dokładnie. Interpol chciał te kokony na tyle, żeby wysłać pana Letosa pod przygrywką. Okej. Wy dzieciaci wymyślacie szalone rzeczy. A nie zaryzykuję... życia i kończyn.
żeby położyć łapę na... Na taki... With my hands. No, żeby jakby położyć łapy na takich brudnych, kokoniarskich interesach i pieniądzach. Nie jest to najbardziej chwalebne słowa, ale zanotowane. Według raportów, te kokony są na szczycie listy Interpolu. Sprzedawanie ich podzielnej organizacji byłoby ryzykowne. Bardzo dobrze. Może pan rozpocząć przesłuchanie. To jest jedyny motyw, który mam. On coś kombinował. I dowiem się co. Okej. Międzynarodowe tam wydział kryminalny ma notatkę co kokonów. Ta notatka. Tak to wiedziałeś o kokonach. O, nieźle, nieźle. Już się boję. Musiałeś wiedzieć... O... Musisz wiedzieć o kokonach, żeby to zaplanować po prostu? Czy ktoś musiał wiedzieć o kokonach, żeby... Wiedza o kokonach była potrzebna do wykonania planu, o tak trochę było najlepiej. Ja dobrze znasz te kokony. Jestem zawstydzony, żeby przyznać, ale nigdy o nich nie słyszałem. Cóż, lustrzanka wiedziała o nich. Chociaż nie wiedziała, jakie jest ich zastosowanie. Moje raporty wskazują na to, że są starania, żeby kontrolować informacje o kokonach. Większość ludzi po prostu wie, że one są nielegalne do eksportu, to tyle. Więc nie mam właściwie czego się wstydzić. Można powiedzieć, że ludzie, którzy o tym wiedzą, tak jak ja, są mniejszością po prostu, zdecydowaną mniejszością. A to tyczy się wszystkich w Wydziale Zabójstw Międzynarodowym, stary. I każdy w Interpolu też. Okay. Interpol bardzo się tym jakby przejmuje, znaczy bardzo się tym pieczy. Więc są też inni agenci Interpolu, tacy jak pan Letos? Na całym świecie, prawdopodobnie. Działają głęboko pod przykrywką, w większości. A to te kokony są, nie nadają się na czarny rynek. Nie chcę, żeby Interpol wężył przy tobie. Większość dochodzi do takiego wniosku. Nie można sprzedać ich na czarnym rynku, zbyt niebezpieczne. Niebezpieczne? Tak, Interpol znajdzie cię, aresztuje cię na miejscu. Albo inny sprawca może pomyśleć, że jesteś częścią czegoś tam i sam cię zdjąć. Czas się zmieniły. Tak, smuglowanie kokonów nie jest już takim luksusem. Jest już takie luksusowe. Ale czy strach nie powinien sprawić, że ceny... Ale chwila, co to jest Scar City? Chyba źle zrozumiałem to słowo. Scar City to jest, czekajcie, gdzie mam ten? A, ja mam tutaj ten tłumacz przecież. Scar City? Niedostatek, po prostu. A, czy niedostatek nie podniósłby cen? Tak, i uwaga. Każdy gangster i jego brat chcieliby z tego skorzystać. Obróciłby twoje czoło na czachownicę, zanim byłbyś w stanie powiedzieć objection. Może poprosimy, żeby też ścieli jego włosy. Jeszcze raz, kto tu jest na procesie? Ha, wy nie macie pojęcia o markecie. To źle? Nie próbujcie nawet zadzierać ze mną w tych sprawach. Stary, jestem w międzynarodowych wydziale zabójstw. Wiem, co jest 5. Mam tutaj nacisnąć jeszcze raz.
Dlatego... na pewno wiesz, jak znaleźć dziurę w tym systemie. Hej. Możesz mówić o mnie, co chcesz, ale... Odwal się od Wydziału Zabójstw Międzynarodowego. Nie ma żadnych dziur, okej? Za czemu ty masz? Za kogo ty nas masz? Za ci skałcików? Nie, to próbowałem powiedzieć. Espoczu, Darian. Jest tak, jak mówisz. Nie ma dziur. Przynajmniej nie w sprawie kokonów. Międzynarodowy Wydział, Interpol i... Borgniańskie zwyczaje patrzą. Czy customs. Widzisz, wiemy, co robimy. Nie jak małe pieski, które skaczą na każde słowo, które powie Diva. Dlaczego? Dlaczego co? Chcesz teraz więcej? A, wyluzujcie. Zróbmy to na spokojnie, ja? A. Cholerny spokój. Chcesz nadzieć głowę tego gościa pal. Replika musi być kluczowa w tym motywie. Musi być sposób, żeby dowiedzieć się, co on kombinuje. No dobra, mi się wydaje to, co mi się rzuciło w oczy. On tutaj powiedział o tym jajku, a to nie było tak, że ten syn potrzebował tego jajka. Oto? Objection! Więc może wybrać mniej niebezpiecznego kupca. Ja bym też zrobił. Ach, widzisz. Czyli on po prostu zwiększył okazję. Szczerze, po tym całym nabudowaniu spodziewałem się, że oni coś więcej. Znaczy, no oczywiście to jest dopiero zależność, no zaraz będzie się bronił, dopiero poznałem całą prawdę, ale jeżeli to będzie motyw na zasadzie, że Darian to zrobił dla kasy, to strasznie płytki motyw, tak naprawdę. Strasznie płytki, mogą być dużo ciekawsze rzeczy, dużo lepiej, szczególnie, że Ace Sterling często tak matwa, że nagle się okazuje, że ktoś jest czymś bratem, że ktoś ma jakiś tutaj, nie wiem, chorą papugę albo coś, trzeba koniecznie w tym momencie jej pomóc. Ale tak, oprócz tego to po prostu nie za bardzo. Tak czy siak, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W kolejnym jeszcze prawdopodobnie skończym, wydaje mi się, że jesteśmy w takiej, nie wiem, jakimś połowie zeznań Dariana. Myślę, że już nikt inny nie będzie wchodził na werandę, chyba że coś się odwali jeszcze w samej sali procesowej. My widzimy się już niebawem na kontynuacji. Jeżeli wam się odcinek podobał, oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco. Zachęcam do aktywności w ogóle na kanale. No i to tyle chyba. To tyle. Niebawem skończymy trzeci rozdział, przynajmniej czwarty, który jestem strasznie ciekaw, bo jestem ciekaw, co tak naprawdę w tym czwartym rozdziale będzie, bo zazwyczaj te ostatnie rozdziały są najciekawsze. A tutaj chyba właśnie ta pierwsza część ma cztery części, cztery sprawy, no i to by była finałowa. A tutaj jeszcze tak mało jest zaznaczone, to jestem straszliwie ciekaw, ale zobaczymy. Też się to wszystko na ten moment, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.